Cześć, z tej strony Klaudyna z Ziołowego Zakątka. Dzisiaj chciałam Wam opowiadać o bardzo wdzięcznych kwiatach i roślinkach, mianowicie o fiola odorata, czyli o fiołkach pachnących, wiosennych, fioletowych fiołkach, które wykorzystuje się m.in. kulinarnie. Jeżeli chodzi o te fiołki, to zebrałam je z troszeczkę innego stanowiska, natomiast jesteśmy tutaj, ponieważ mamy tutaj taką niewielką połać fiołków dzikich, które jak widzicie jeszcze nie są wykwitnięte i wyrośnięte, ponieważ wiosna w tym roku przyszła dość późno. Natomiast już gdzie po prostu jest stanowisko nasłonecznione, te fiołki się pokazują. One są bardzo, bardzo eteryczne i bardzo mają krótki okres kwitnienia, więc jeżeli się je tylko dostanie to i uda się zebrać i macie taką możliwość, to jak najbardziej polecam. I w ogóle o co chodzi tego z tym fiołkami, co, jak i dlaczego. Jeżeli chodzi o fiołki, to już właściwie od czasów starożytnych, tak, będą starożytni Grecy i Rzymianie, stosowali je jako lekarstwo takie aseptyczne na przeziębienia i także miały taki wydźwięk miłosny. I na przykład we śnie nocy letniej Szekspira, tam miłosny napój jest sporządzony m.in. z fiołków. W Hamlecie też jest taki króciutki odnośnik z tego, co pamiętam, do fiołków. I szczególnie ta taka symbolika miłosna fiołków rozkwitała w romantyzmie, kiedy fiołki czasami dawano ukochanej osobie jako prezent. I w zależności od koloru, ponieważ to są te jakby dzikie fiołki, właśnie te fiola odorata, ale są fiołki białe, są fiołki trójkolorowe i one w zależności od koloru miały różną symbolikę. Ja to sobie wszystko wypisałam, ponieważ nie pamiętam wszystkiego, co mówię, na pamięć. W każdym razie, jeżeli chodzi o fiołki takie fioletowe, symbolizowały one pamięć czy wspomnienia kochanej osoby. Białe, miłosne myśli, natomiast złote fiołki miał oznaczać prezent, być ofiarowany jako prezent, nie wiem, czy oczekiwanie prezentu. Aha, jeżeli Was interesuje, skąd mam takie rzeczy, mam tutaj taką książeczkę The Secret History of British Plants, czyli sekretna historia brytyjskich roślin. I tutaj właśnie jest dużo elementów związanych z historią, ze stosowaniem, czasami takimi mitycznymi rzeczami różnych roślin, nie tylko jadalnych. I generalnie właśnie o co chodzi z tymi fiołkami, dlaczego o nich mówię? Z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że nawiązuje do tej symboliki miłosnej i na przykład herbatka z fiołków to do tej pory również jest stosowana, natomiast tradycyjnie była uznawana za albo właśnie napój miłosny, albo jako taki specyfik, który ma pobudzić i ma uleczyć złamane serce. Natomiast jeżeli nie macie złamanego serca, czego w ogóle wszystkim życzę, również herbatki z fiołków, jest to napar bardzo często raczej suszonych liści, ale też mogą się zdarzyć suszone kwiaty, przydaje się w okolice serca w tym sensie, że napar z fiołków właśnie uważany jest za taką rzecz aseptyczną, szczególnie przydatną przy infekcjach układu górnych dróg oddechowych. Oczywiście korzystać z lekarzem, farmaceutą, zielarzem i tak dalej, natomiast mówię o takich tradycyjnych zastosowaniach. Właśnie przy astmie czy przy zapaleniu płuc, tak wspomagająco przy kaszlu i tradycyjnie robiono z niego różnego rodzaju syropy, które miały tym dolegliwością jakby zapobiegać. I właśnie jest nawet taka wzmianka już z dziennika z X wieku brytyjskiego, pewnie są też wcześniejsze, ale jakby do tej dotarłam, która przypisuje taki syrop z fiołków, z liści kwiatów fiołkowych, jako syrop na właśnie rzeczy związane z układem oddechowym. Natomiast oczywiście fiołki są też jak najbardziej jadalne i pewnie jeżeli chodzicie po blogach kulinarnych, to znaleźliście, jest mnóstwo takich pięknych zastosowań. Ja te fiołki, one już tak pachną, ale nie tak bardzo słodko, ponieważ przyznam szczerze, że się obrobiłam dopiero kiedy słońce zachodzi, nie wiem czy to widać i po prostu nie były, znaczy były w pełni otwarte, ale w południe pachniałyby dużo intensywniej z pewnością. Ja te fiołki zamierzam skarmelizować i właśnie jeżeli chodzi o jedzenie, to fiołki w formie karmelizowanej jak najbardziej. Fiołki dodawało się do sorbetów, do lodów. Jest tradycyjny taki mus czekoladowy z fiołkami, więc mam nadzieję, że jak te wszystkie wykwitną, to będziemy robić różne rzeczy. Oj, naciąga mi tutaj. To będziemy robić w ogóle różne dziwne rzeczy z tymi fiołkami. Oczywiście może być nalewka fiołkowa. Koleżanka mi podpowiedziała, pozdrawiam w ogóle Pincake, podpowiedziała mi ocet fiołkowy. I jakby bardzo często robiono także syrop z kwiatów fiołka. Tylko jeżeli robicie jakieś słodycze z kwiatów fiołka, to on sam, tutaj jest kwiat, moja siostra jest Indianinem chyba. Ej, dziewczyny!
Nie wiem, co tam, mam nadzieję, że dom nie rozniosą. Więc tak, jeżeli chodzi o kwiaty fiołka, to one się składają z dwóch części. Mamy tutaj same płatki i mamy tutaj podstawkę, nie wiem jak ona się fachowo nazywa. I jeżeli zjecie cały kwiat fiołka, on będzie w smaku taki pikantny, troszeczkę taki jak nasturcja. A jeżeli nie jedliście nasturcji, to troszeczkę taki jak młoda rzodkiewka. Więc często takich słodkich rzeczy zbiera się same płatki, więc to jest zajęcie właśnie do wszystkich syropów i tak dalej. To jest zajęcie dość żmudne, przyznaję, i wymaga cierpliwości. Natomiast jeżeli są to fiołki kandyzowane, to używa się całych, żeby po prostu zachowały bardzo ładny kształt. I jeszcze wracając do syropu fiołkowego, to przeczytałam, że w latach 30., przynajmniej w Wielkiej Brytanii, popularne było robienie w domu tego syropu fiołkowego. Jeszcze w latach 40. można było go sobie zakupić w buteleczkach, taki słodki syrop fiołkowy. Natomiast teraz jakoś ta tradycja zanikła. Jeżeli się chce, to trzeba po prostu samemu sobie o swoje fiołki zadbać. I oprócz kwiatów jadalne są także liście, które smakują trochę jak rozszponka smakują, do takiej sałatki z winegretem. Sprawdzam sobie jeszcze, czy wszystko Wam powiedziałam, co Wam chciałam opowiedzieć. Aha, jeszcze jakby dwie rzeczy z takich ciekawostek. Fiołki również używane są jako specyfik do różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych, do przemywania skóry. Uważano, że jeżeli przemyje się skórę taką miksturą fiołkową, to jakby wygładzi ona piegi i rozjaśni cerę. Nie wiem, czy to jest prawda, nie mam zielonego pojęcia. Pamiętam, że kiedy byłam bodajże w podstawówce, to też mi jedna z pan nauczycielek polecała taką herbatkę fiołkową na oczyszczenie cery, ale się nie zdecydowałam koniec końców. Więc ona uważana jest za taka też za ta fiołki, przepraszam, wyciąg z fiołków uznawany jest za taką rzecz oczyszczającą skórę i również pomaga łagodzącą wszelkiego rodzaju jakieś takie podrażnienia i tak dalej. Jeszcze jedna taka ciekawostka, której nie mam pojęcia, czy jest prawdziwa, natomiast przeczytałam, że wywar z fiołków, taki, który wywar na zimno, bywał podawany gołębiom i uważano, że właśnie gołębie będą wtedy szybciej latać. Jeżeli ktoś jest, jak to się nazywa, gołębiarzem i wysyła gołębie na loty, to że podobno była to taka magiczna mikstura wspomagająca te gołębie, więc nie wiem, nie znam nikogo, kto by próbował. I to ma tyle, co mam dzisiaj chciałam o tej fiołka opowiedzieć. Te idę skarmelizować i zrobić to w syropie cukrowym. Tak wyczytałam, bo z białkiem nie za bardzo mi się podoba ten przepis. Wyczytałam, że syrop cukrowy 1 do 1, jedna część cukru, jedna część wody. Zagotowujemy, troszeczkę schładzamy i na kilka godzin tam te fiołki rozkładam na pergaminie i powinny być piękne. Więc zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie, jeżeli macie w okolicy fiołki i jeżeli nie macie złamanego serca, a też chcecie je użyć, to jak najbardziej jest wiele różnych możliwości, nie tylko takie kosmetyczne, ale także kulinarne. I to chyba tyle. Słońce zachodzi powoli, więc to jest znak, że powinnam kończyć. Mam nadzieję, że jestem ostra. Moja siostra to jej ustawiała ostrość i tak dalej. Więc to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w Zielonym Zakątku. Życzę Wam miłego dnia. Hej!